Cześć kochani, witajcie ponownie na moim kanale. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku. Wybaczcie tą małą przerwę w publikacji filmów, ale wiecie, ze względu na święta postanowiłam zrobić sobie przerwę. To były tak naprawdę moje pierwsze święta wielkanocne, takie wolne od pracy, od wszystkiego, od bardzo długiego czasu. A dzisiaj zapraszam Was na filmik, jak widzicie już pewnie po tytule, taki chciałabym stworzyć taki makijaż idealny na wiosnę, rozświetlający, dziewczęcy i lekki. Także serdecznie Was zapraszam, przetestujemy sobie kilka nowości. I co? Zapraszam do oglądania. Ja już mam na twarzy nałożoną pielęgnację i teraz nałożę sobie takie kropelki. To jest taki rozświetlacz w płynie od marki Gucci. Czy to ma jakiś kolor? Czy to występuje w jednym odcieniu? Nie jestem tego pewna. To przychodzi właśnie tutaj z pipetą. I pokażę Wam, jak prezentuje się ten odcień. Także ja sobie odrobinę, ta pipeta, powiem Wam szczerze, jak na Gucci, średnio działa. I ten rozświetlacz nałożę sobie tylko tutaj, wiecie, na te miejsca mojej twarzy, gdzie chcę, aby ona była odrobinę bardziej rozświetlona. O, i wszystko sobie wmasuję palcami. Tak prezentuje się ten rozświetlacz na twarzy. Jeszcze powiem szybciutko, że jeżeli w tle słyszycie jakieś chrapanie, to w tym tygodniu opiekujemy się psem naszych znajomych. I on tutaj jest po prostu za mną, to jest buldog francuski. I no właśnie. Tak chrapią. Teraz przejdziemy sobie do podkładu i dzisiaj chciałabym Wam pokazać ten podkład od House Labs, bo dostałam o niego bardzo dużo pytań. Ja mam swój w odcieniu 0,70 Fair Neutral. Należy nim porządnie wstrząsnąć i odcień ten prezentuje się w ten sposób. O, jak widzicie, jest dosyć płynny. Masakra, jaką chrapię. I nałożę go pędzlem. To jest pędzel od marki Refer P02. Pędzel do podkładu i nie tylko. Jest to pędzel syntetyczny, zupełna nowość od marki, bo oni, jak wiecie, mają tylko... Do tej pory mieli tylko pędzle z włosia naturalnego. Ja już ten pędzel testowałam, myłam go, wiecie, i tak dalej, i jest nadal bardzo mięciutki, trzyma swój kształt i bardzo fajnie się nim aplikuje produkty kremowe. Ok, tak wygląda nałożony podkład pędzlem. W ogóle nie trzeba, właśnie to za co lubię ten pędzel, to za to, że właśnie nie trzeba później, że tak powiem, używać gąbeczki, żeby sobie to wszystko rozblendować. On nie zostawia żadnych smug ani nic, także naprawdę jestem mega zaskoczona tym pędzlem i tym, jak pięknie on aplikuje właśnie kremowe produkty na twarz. Jeśli chodzi o sam podkład, to on na razie bardzo ładnie wygląda. Ja mam z nim takie trochę mieszane, co do niego takie mieszane odczucia. Już go kilka razy aplikowałam. Aż ten pies. Mam nadzieję, że Wy tego tak nie słyszycie. No, ale na razie wygląda bardzo, 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 bardzo ładnie. Teraz przechodzimy do konturowania na mokro i nałożę sobie tutaj ten bronzer, dawno go nie używałam, od Rare Beauty i mój jest w odcieniu Bright Side. Piesek zdecydował pójść na dół. I teraz rozblenduję sobie to wszystko pędzlem, którym nakładałam podkład.
Teraz przechodzimy do różu. Róż w płynie marka Rare Beauty i ja mam swój w odcieniu Bliss. Jego nie polecam tak aplikować, wiecie, jak to się mówi, od razu na policzki, tylko odrobinkę właśnie wziąć sobie na dłoń. Taka ilość w zupełności wystarczy. I będę aplikowała go gąbką. To jest jak zwykle Ibra. Te róże są mega, mega, mega napigmentowane, także naprawdę uważajcie z nimi, żeby nie przesadzić. Jak widzicie, jest to bardzo subtelny odcień. Naprawdę ja sobie go dobrze tutaj wtłaczam w gąbkę. Jak pewnie zauważyliście, nie nałożyłam jeszcze korektora, zrobiłam to specjalnie. Właśnie teraz możemy sobie przejść do tego kroku. Mam tutaj korektor z House Labs, chyba Wam go pokazywałam w zeszłym filmiku, tak mi się wydaje. I mój jest w odcieniu 02. I teraz właśnie sobie nałożę korektor i będę w stanie wszelkie, wiecie, granice tutaj takie jakby niedoblendowane ogarnąć właśnie korektorem. I pędzel, którego użyję, to jest pędzel z tego zestawu, bo to był taki zestaw trzech pędzli syntetycznych od Refer. I to jest właśnie taki mały pędzelek idealny do korektora. Szybciutko sobie zrobię brwi. To jest nudna część makijażu, także zaraz do Was wracam, jak je ogarnę. Teraz przypudruję sobie zwłaszcza strefę T, bo nie mogę patrzeć, jak mi się tak tutaj wszystko świeci, i używam do tego pudru od Charlotte Tilbury. O, od razu lepiej. Nie cierpię, jak mi się tutaj ta strefa świeci. I teraz chcę Wam pokazać produkt, który ostatnio odkryłam. Kupiłam go, żeby Was nie skłamać, na Black Friday i dopiero zaczęłam go używać niedawno. I jest to produkt od Makeup by Mario, który nazywa się Soft Sculpt Transforming Skin Perfector. Jest to taki rozświetlający puder do twarzy, który jest mega, mega interesujący, bo on ma, jak widzicie, trzy kolory. Tutaj taki chłodniejszy, matowy, ten z drobinkami i tutaj taki jakby bardziej jak kolor skóry, ale on też ma drobinki. I ten produkt jest mega. On tak upiększa skórę, że ja po prostu nie mogłam wyjść z zachwytu. Jedyny jego minus to jest to, że on się bardzo pyli, ale zaraz zobaczycie po prostu, jak on pięknie bluruje i daje taki no po prostu idealny, upiększający produkt. Nawet nie wiem, czy to kamera złapie, jak on się pyli. Mam nadzieję, że będzie to tutaj na wideo widać, jaki efekt piękny on daje. I powiem Wam, że ja mam swój w odcieniu Light. On występuje oczywiście w różnych odcieniach. I ten wydaje mi się troszeczkę tak jakby za jasny, ale mam ochotę kupić sobie właśnie troszeczkę ciemniejszy, aby był bardziej on widoczny na skórze. Ja naprawdę biorę sobie bardzo mało produktu. Co jeszcze o nim mogę powiedzieć, to to, że on jest bardzo, może nie, że słabo napigmentowany, tylko że trzeba go dosyć długo budować, ale uwierzcie mi, że jest po prostu warto, bo wygląda on przecudnie na skórze, naprawdę mi się mega podoba.
Zobaczcie na wykończenie tego pudru. Jest takie świetliste, idealne właśnie na takie makijaże wiosenne i letnie. I teraz przejdziemy sobie do oczu. Użyję tego samego produktu, tego najciemniejszego, tego matowego odcienia właśnie z tego pudru. I na pędzel Zoeva 221 nałożę sobie go po prostu tutaj w załamanie. I to samo powtórzę na dolną powiekę. Pies jest na dole, a i tak słyszę, jak chrapie. To jest zupełnie inny pies niż ten, którego my mieliśmy. My mieliśmy miniaturkę Yorka i ona była po prostu mysz podmiotłą. W ogóle nie było słychać jego. Jego jest słychać nawet tutaj na górze, kiedy on jest na dole. Ale to nic. Prawdę mówiąc, przygotowałam sobie tutaj paletę, której chciałam użyć, żeby zrobić właśnie makijaż oczu, ale pomyślałam sobie, że ograniczę takim, właśnie chciałam, aby ten makijaż był bardziej szybki, także pominiemy sobie dzisiaj cieniowanie takie samo w sobie. A teraz mega się jaram. Mam ten nowy tutaj produkt od Rare Beauty. W ogóle dzisiaj dużo Rare Beauty w tym filmiku, ale to dobrze, bo u mnie mało tego. Soft 5 Luminous Powder Blush i ja mam sobie w odcieniu Hope. Jeżeli jesteście ze mną na Instagramie, to już tam widzieliście swatcha i prezentację tego produktu. Jest to właśnie taka hybryda między różem a rozświetlaczem właśnie. Tak prezentuje się ten kolor i jest po prostu sztos, sztos, sztos. Mega mi się podoba, żeby się nie zmarnowało, to od razu powiem, taki był plan, aby nałożyć sobie odrobinę tego produktu też na powieki. Wezmę sobie tylko czysty pędzel i rozblenduję sobie to wszystko. Od razu drugie oko. To jest takie milutkie pod palcami, wiecie, tak drobno zmielone, jak właśnie te rozświetlacze, nie wiem, czy znacie te rozświetlacze od Rare Beauty, ale one są po prostu jak chmurka. I przechodzimy teraz do policzków. Nałożę sobie ten produkt na pędzel marki Refer 05, tak myślę, czy nie wziąć sobie mniejszego, ale nie. Nabieram odrobinę na pędzel. Naprawdę nie chcę. Jak zwykle otrzepuję sobie o rękę nadmiar produktu, bo nie chcę przesadzić. Mamma mia. Na tej stronie będziecie lepiej widzieć. Ale to jest intensywne. Ups. Naprawdę jest intensywny. Złapię sobie jeszcze odrobinkę rozświetlacza właśnie również z Rare Beauty. Tylko po to, aby odrobinkę sobie rozjaśnić tutaj. Rozświetlić, raczej chciałam powiedzieć, ten kącik, zewnętrzny kącik. Odcień tego rozświetlacza, który używam, to jest Enlighten, tak się prezentuje. I dosłownie kapeczkę, ale muszę sobie wziąć lusterko do tego. Odrobinkę tego rozświetlacza dam sobie, bo troszeczkę mi tej to jakby za ciemny ten kolor dla mnie, to troszeczkę sobie go tutaj w ten sposób mogę rozjaśnić.
Odrobinę sobie zaznaczę górną linię rzęs, a w zasadzie linię wodną. I to jest kredka od Charlotte Tilbury w odcieniu Classic Brown. Widzicie, jaka jest różnica? To jest właśnie bardzo fajny trik i polecam Wam go wykonywać, właśnie brązową kredkę na górną linię wodną. Teraz wytuszuję sobie rzęsy, sięgam po brązowy tusz, bo tak jak mówię, to ma być taki typowy wiosenny makijaż, a czarny moim zdaniem czasami po prostu obciąża to oko. I to jest tusz od Maybelline, który nazywa się Sky High i on jest po prostu w odcieniu brown, tak mi się, true brown. Średnio lubię ten tusz za to, jaką ma szczoteczkę, bo ta szczoteczka taka jest silikonowa. Ja nie przepadam za silikonowymi szczoteczkami, bo one się tak uginają po prostu pod rzęsami, zawsze się nimi uciapię. Odrobinkę kredki, już wiecie, która to jest Charlotte Tilbury Eye Cheat. Na dolną linię wodną, żeby troszeczkę to oko jeszcze bardziej rozświetlić. I przechodzimy teraz do ust. Pokażę Wam tutaj te nowości od Charlotte Tilbury. Nie wiem, czy pokazywałam Wam je tutaj na YouTubie, ale na pewno na Instagramie, dlatego serdecznie Was tam zapraszam i tam Was odsyłam po wszelakie słocze i nowości, tam będziecie bardzo, bardzo na bieżąco. I tutaj jest właśnie nowa kredka, nowa konturówka w odcieniu Pillow Talk Fair. Tutaj jest właśnie jej jej swatch i delikatnie obrysuję sobie nią usta. Tak prezentują się obrysowane usta, ale pomyślałam, że pokażę Wam też od razu swatcha tej zwykłej Pillow Talk. Tutaj macie ją, ona jest dużo, dużo cieplejsza. Ta w odcieniu Fair jest moim zdaniem no bardziej taka moja. Jest troszeczkę chłodniejsza, bardziej taka lawendowa. Po prostu przepiękna. Oczywiście w kolekcji jest również pomadka oraz dwa błyszczyki. Zaraz Wam pokażę, kupiłam jeden. No i to jest właśnie pomadka Pillow Talk Fair. Tak ona się prezentuje. Jest przepiękna. Po prostu jest idealna. I tak dla porównania pokażę Wam zwykłą Pillow Talk. Też jest ładna, ale ta jest po prostu taka bardzo, bardzo moja. I zrobię Wam swatcha. To jest poprzednia Pillow Talk, ta oryginalna. A tutaj to właśnie ta nowa. Co je różni, to na pewno wykończenie, bo ta zwykła Pillow Talk jest matowa, a ta jest z tej serii Kissing Lips, chyba ona się nazywa, czyli jest bardziej taka satynowa. Aplikuję. Tak prezentuje się to kombo na ustach, jest przepiękne, idealne właśnie dla mnie połączenie, takie ślubne. No a teraz przechodzimy do tego błyszczyka, to jest Pillow Talk Big Lip Plump Gasm i on ma odcień Fair Medium, ma taki dosyć spory aplikator. Pokażę Wam swatcha. Tak prezentuje się ten błyszczyk. Ja go już raz użyłam i on naprawdę daje bardzo fajny efekt właśnie powiększonych ust, jeżeli takiego efektu szukacie. Ale też muszę zaznaczyć, że dosyć mocno szczypie, przynajmniej mnie. Ale to jest kwestia indywidualna.
Ok, tak prezentuje się skończony makijaż. Mam nadzieję, że ten filmik się Wam podobał. Dajcie znać, co Wam najbardziej przypadło do gustu i czym jesteście najbardziej zainteresowani po obejrzeniu tego filmiku. Ja, jeżeli miałabym Wam polecić dwie rzeczy, to na pewno ten puder od Makeup by Mario jest po prostu sztos i hit. Bardzo mi się podoba to, jak on wygląda. I to duo albo trio od Charlotte, bo po prostu to wygląda przepięknie. Co do reszty rzeczy, to dzisiaj podoba mi się to, jak wygląda podkład na twarzy. Dałam troszeczkę więcej nawilżenia niż zwykle, a jeżeli chodzi o ten róż od Rare Beauty, to jeszcze muszę go troszeczkę potestować, bo on jest mega napigmentowany. Korektor, wiecie, znacie moją opinię na temat tego produktu, byłam nim bardzo zachwycona, także same tutaj Wam perełki dzisiaj pokazałam. Mam nadzieję, że będziecie chciały odtworzyć taki makijaż właśnie lekki, wiosenny, rozświetlający, upiększający. I co, ja już zmykam, nie zapomnijcie zostawić suba, jeżeli jeszcze tutaj nie subskrybujecie tego kanału, jakiś komentarz. I co, do zobaczenia w kolejnym filmie, buziaki, pa pa!